Hej, cześć, siemano, witam bardzo serdecznie z tej strony Admiros, witam po raz kolejny w kolejnym odcinku Deus Ex Bunt Ludzkości. To dzieło, ostatni wywiad Hugh Darrowa. Hugh Darrow, Lizo, prawda jest taka, że w ostatnich latach wiele się nauczyłem. Rozumiem, że ma pan kontrowersyjne opinie na temat technologii ulepszenia. Na pewno nadepnę komuś na odcisk, ale nie mylę się. Gdyby nie pan, ta technologia by nie istniała. By nie istniała, tak? Posłuchaj, chodzi o to, co Einstein powiedział o bombie atomowej. Gdyby wiedział, zostałby zegarmistrzem. Tak, dokładnie, wiem, co miał na myśli. Ostatnio wydaje mi się, że posunęliśmy się za daleko. Zastanawiam się nad zapędzeniem Gina z powrotem do butelki. Czy to możliwe? Wszystko jest możliwe. Możliwość przezwyciężania naszych ograniczeń to jedno, ale niekontrolowany wyścig ku jakiejś zaślepionej osobliwości grozi nam podział na dwa gatunki. Tych mających siłę i tych, których na nią nie stać. Ciekawe. Hugh Darrow. Poziom piąty? Tak jak myślałem, poziom piąty zabezpieczeń. Raczej tu się nie włamie. Chyba że mam dwa punkty praxis. A co mi tam szkodzi? Ciekawi mnie, co on tam trzyma na swoim kompie. Włam się. Wygląda ciekawie. 15%, 15%. Wow, już? Na serio? Wow. Grubo. Grube zabezpieczenia na grubym komputerze. Ciekawe, co tam trzyma. Okej. Okay. Niewykrywalny. Niewykrywalny. 15%, 15%, 15%. Oh shit. Dawaj, dawaj. Oż ty w mordę. Dobra, to zrobimy troszkę inaczej. Inne włamanie. Uprzejmi, to nie powinno mnie wykryć. Ej, na serio? To było tylko 15%. Dobrze. 15%. Nie powinno mnie wykryć. Dobrze. 55%. Teraz mogą mnie cmoknąć. Access granted. Haha. Co pan ma? Projekt Araneola. Dzień dobry, panie Darrow. Przy w sprawie rozmowy, którą odbyliśmy w ubiegłym tygodniu. Projekt rozwija się gładko. Udało nam się stworzyć nowy, ulepszony prototyp, żeby lepiej przeciwdziałać efektowi rozmiaru kwantowego. Jak dotąd nanojony reagują zgodnie z planem, a negatywne oddziaływanie na biomateriały są niewielkie. Niespodziewanie okazało się, że miedziane połączenia czynią jednostki praktycznie niewykrywalnymi. Z drugiej strony będzie wymagało to zastosowania bardzo wydajnego elektronicznego systemu wirtualnego śledzenia, używanego w serwisowaniu i w nagłych wypadkach. Dzięki mechasyntezie udało nam się z marszu stworzyć i zmodyfikować struktury molekularne. Wszystkie próbki zareagowały bardzo dobrze. Oczywiście poza normalnym syndromem odrzucenia, który zawsze występuje po kilku minutach. Efekty są jeszcze wyraźniejsze na poziomie molekularnym. Dlatego wieści od kogoś z pańskich współpracowników są takie obiecujące. Wygląda na to, że są bliscy wyizolowania i powielenia segmentów DNA, w których wcale nie występuje syndrom odrzucenia. Nie wiem, jak udało wam się pozyskać te próbki, ale nie interesuje mnie to. Wie pan co?
to może oznaczać. Wreszcie się udało. Proszę sobie wyobrazić normalnie wyglądającego człowieka. W jego wyglądzie nie ma nic, niczego nienaturalnego, a jednak tkwi w nim moc miliardów maszyn, którymi można dowolnie sterować. Oto przyszłość, panie Darrow. Raczej zła przyszłość. Okej, okay, mamy tu jeszcze safe. Pewnie w nim kupę kasy jest. Zobaczmy. Poziom 5. Typowe. Niewykrywalny. Spam. Przejmij. I przejmij. Access granted. Okej. Okay. 1800 kredytów. Mało. Nowe spojrzenie na implanty siatkówki. Sukces Dobleja. Dobleja. Czy jak mu tam? Z 2010. Wielu z was mogło nie słyszeć o doktor takiej tam. To lekarz z Nowego Jorku, specjalizujący się w projektowaniu sztucznych organów. Kilka lat temu podjął próbę wszczepienia sztucznego oka, które przekazywałoby informacje wprost do płata potylicznego. Nieobeznanym w temacie neurobiologii przypomnę, że płat potyliczny jest jednym z czterech płatów ludzkiego mózgu. Znajduje się z tyłu głowy i odpowiada głównie za przetwarzanie obrazów. Doktor Dobleja było celem doktor Dobleja było stworzenie implantu z zestawem elektrod i chirurgiczne wszczepienie go na powierzchnię kory wzrokowej płata czołowego. Dzięki temu kamera mogłaby przekazywać obraz wprost do mózgu i odtworzyć bardziej złożone obrazy niż te osiągane przez implanty siatkówki. Zabieg był bardzo drogi, kosztował około 80 tysięcy dolarów. Po długiej zbiórce pieniędzy pacjent, który stracił wzrok 20 lat wcześniej, był wreszcie gotowy do zabiegu. Po 10 dniach od operacji Dobley, tak to się chyba czyta, Dobili? Nie wiem. Podjął próbę pobudzenia elektrod, które teraz były przytwierdzone do kory wzrokowej. Powstało pytanie, czy po 20 latach ślepoty tkanka mózgowa może zostać pobudzona. Jednak od razu po rozpoczęciu stymulowania pacjent odzyskał zdolność postrzegania wzrokowego. Był w stanie dostrzec małe plamki światła. Operacja okazała się sukcesem. No, małe plamki światła raczej. Trochę mały sukces, ale okej. Każą mi iść tu, tak? Dobra. To idziemy. Co gorsza, skończyło mi się jedzenie. Prawie mi się skończyło. Chyba już się nie będę bawił w ukrywanie, skoro mam takie działo, które może rozwalić dosłownie wszystko. I to jeszcze z zasłony. Aha, wszyscy są chyba oszołomieni. Okej, okay, doktorki uciekają. Adam, I'm getting my team out of here. You have to go to Panchaya and stop Hugh. You and I aren't done with this, Megan. I know how it looks. But you have to stop the broadcast. I think it's causing the new biochips to overstimulate the vagus nerve, creating terrifying hallucinations. You mean it's driving augmented people insane? Yes. And it's up to you to stop it. Use the Leo shuttle. It will take you to Panchaya. Good luck, Adam. Okay. Hallucinacje, tak? Chyba nic mi nie zrobią. Boże, zombie! Automated systems online. Darrow sequence 1, code 1, 1A. Preset and ready to launch. Suborbital trajectory planned. Destination Panchaya. Begin countdown, Mr. Darrow. Begin countdown. Code 0, 0, 0. Confirm 0. Countdown commencing. Lecimy. Okay.
Okej, okay, jestem. Zimno. Jensen. Jensen, can you read me? Barely. I've reached Panchaya, Pritchard. Any word from Sarah for the UN delegates? Nothing. The installation went into lockdown shortly after Darrow gave his speech. I can't tell if anyone's even alive. And the signal's still broadcasting. Meaning no one's safe till I get in there and shut it down. You'll have to disengage the lockdown first. Look for a master control panel at the top of the tower. Ouch. Okej. Wygląda to miejsce na opuszczone. Mam nadzieję, że takie jest. To się przyda, bo widzę już tutaj prąd. O, serio? Niedobrze. Nie wygląda to za dobrze, ale mimo wszystko mógłbym poszukać innego wejścia jakiegoś. Okej, chyba nie ma innego wejścia. A! Jestem ślepy, naprawdę. Jak mogłem tego nie zauważyć? The fuck was that? Awaria. Awaria. Ale tak, to jest ciężkie. Podnoszenie ciężkich przedmiotów zużywa energię. Niestety. Okej. Tutaj będę lepiej zapisywał co chwilę, bo nigdy nie wiadomo. Można wpaść. Wow! Ale przeżyłem. Jej. Normalnie sukces. Chyba trochę za daleko sobie rzuciłem. Nie. Jest okej. Najprawdopodobniej muszę to zabrać ze sobą. Normalnie na koniec gry taka układanka. Któż by pomyślał? Okej, okay. No i tu jest wejście. Easy. Tu ktoś leży martwy. Okej, okay, wyłączone. No, na serio? Skąd? Przecież tutaj byłem przed chwilą. To było trochę niesprawiedliwe.
Trochę bardzo, mógłbym nawet powiedzieć. A, tu jest. Chyba to jest ten... To jest to samo przecież, lol. Tutaj nie byłem jeszcze. Wow. Kredyty. I kredyty. God damn it. Gdzie mam iść? No tak, przecież mam mapę. Tutaj, tutaj... Okej. Okay. Szedłem w dobrym kierunku po prostu. Coś mi się popierdzieliło. O, proszę. Yay, I'm inside. Dziwnie cicho tutaj. Naprawdę dziwnie. Richard, Panchea's broadcast center is at the base of the station near the bottom of the ocean. Is that right? But the lockdown caused all the blast doors to seal. You won't be able to go down until you override them manually. From up in the tower. I got it. Oh yeah. Trochę tak pusto tutaj. O, swój cyberblasta. Wyrzuć. A to co to jest? Ciężkiego karabinu. Wyrzuć. Karabin bojowy. Wyrzuć. Bierzemy słoja z cyberblasta. Ciekawe. Dokąd mnie to zaprowadzi? Mhm. 8024 kod do drzwi.